Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Duch Święty źródłem jedności Kościoła, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 5 grudnia 1990 roku. Jeżeli mówimy, że Duch Święty jest duszą Kościoła, jak głosi tradycja chrześcijańska, zbudowana na nauce Chrystusa i apostołów, to w ślad za tym stwierdzeniem musimy przytoczyć słowa świętego Pawła, który wprowadzając analogię między Kościołem i ludzkim ciałem, Mówi, że wszyscyśmy w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Skoro Kościół jest jakby ciałem, a Duch Święty jego duszą, czyli zasadą boskiego życia w nim, i skoro tenże duch dał początek istnieniu Kościoła, wstępując w dniu pięćdziesiątnicy na pierwotną wspólnotę jerozolimską, to od tego dnia i przez wszystkie kolejne pokolenia należące do Kościoła. Duch ten jest niezaprzeczalnie początkiem i źródłem jedności, jak jest nim dusza w ludzkim ciele. Dodajmy od razu, opierając się na Ewangeliach i tekstach św. Pawła, że chodzi tu o jedność w różnorodności. Apostoł mówi o tym jednoznacznie w pierwszym liście do Koryntian: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wychodząc od tej ontologicznej przesłanki jedności Korpus Christi, łatwiej zrozumieć wezwanie z listu do Efezjan: Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Nie chodzi tu, jak widać, o jedność tylko mechaniczną, czy też organiczną, ale o jedność duchową, która zobowiązuje do przestrzegania pewnych zasad etycznych. Zdaniem św. Pawła, pokój jest owocem pojednania przez Krzyż Chrystusa. Bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Wyrażenie jedni i drudzy odnosi się tutaj do nawróconych Żydów i Pogan. Apostoł pochwala i opisuje ich pojednanie z Bogiem, przez które wszyscy stają się jednym ludem, jednym ciałem w jednym duchu. To samo dotyczy także wszystkich ludów, narodów, kultur, z których pochodzą wierzący w Chrystusa. Do wszystkich odnoszą się dalsze słowa świętego Pawła. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. W nim to jest Chrystusie. Zespalana cała budowla rośnie. Ta jedność kościoła odznacza się zatem pewną dynamiką, która zmierza do coraz pełniejszego udziału w trynitarnej jedności samego Boga. Istnieje podobieństwo między komunią jedności Kościoła a komunią trynitarną, której najwyższa doskonałość wyznacza cel dążeniom wszystkich czasów. Taki jest sens pozdrowienia. A zarazem życzenia zawartego w słowach św. Pawła, które odnowiona liturgia posoborowa kieruje do wiernych na początku Mszy świętej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Słowa te zamykają w sobie prawdę o jedności w Duchu Świętym jako jedności Kościoła, o której święty Augustyn mówi: Komunia jedności Kościoła jest niejako dziełem Ducha Świętego. W którym uczestniczą także ojciec i syn, albowiem sam duch jest w pewnym sensie komunią ojca i syna. Ojciec i syn posiadają ducha świętego wspólnie, ponieważ duch do obu należy. Koncepcja trinitarnej jedności, w duchu świętym, jako źródła jedności Kościoła w formie komunii, jest, jak wielokrotnie powtarza Sobór Watykański II, fundamentem eklezjologii. Przytoczmy tu słowa zamykające czwarty rozdział Konstytucji Lumen gentium, poświęcony duchowi uświęcającemu Kościół, w którym cytowany jest znany tekst św. Cypriana z Kartaginy. Tak oto cały Kościół okazuje się jako lud zjednoczony, jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Należy podkreślić, że komunio Kościoła wyraża się przez zdecydowane i stałe trwanie w jedności. Wedle cytowanego już zalecenia Pawła bez względu na wielkie zróżnicowanie i odmienność osób, grup etnicznych, narodów i kultur. Duch Święty Źródło tej jedności uczy wzajemnego zrozumienia i łagodności, ukazując wszystkim duchowe bogactwo każdego. Uczy wzajemnego dzielenia się poszczególnymi darami duchowymi których celem jest jednoczenie ludzi. A nie tworzenie wśród nich podziałów. Apostoł mówi: Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Na płaszczyźnie duchowej i etycznej, a pośrednio także na płaszczyźnie psychologicznej i społecznej, siłą jednoczącą jest przede wszystkim miłość, przeżywana i okazywana według przykazania Chrystusa. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Zdaniem świętego Pawła, miłość ta jest najwyższym darem ducha świętego. Niestety, jedności ducha świętego i w duchu świętym, właściwej ciału Chrystusa, sprzeciwia się grzech. Z tego powodu w przeszłości doszło do tak wielu podziałów wśród chrześcijan, podziałów niekiedy bardzo głębokich i trwałych. Podziały te można wyjaśnić, ale nigdy usprawiedliwić słabościami i ograniczeniami natury ludzkiej, zranionej przez grzech, które trwają i dają o sobie znać również w członkach kościoła i w jego zwierzchnikach. Tym niemniej musimy głosić z przekonaniem, opartym na pewności wiary i doświadczeniu dziejowym, że wbrew wszelkiej ludzkiej słabości duch święty niestrudzenie buduje komunię i jedność. Takie przekonanie wyraził Sobór Watykański II w dekrecie o ekumenizmie: Unitatis Redintegratio. Dziś w bardzo wielu stronach świata, pod tchnieniem łaski Ducha Świętego, czyni się tyle wysiłków przez modlitwę, słowo i działalność, by przybliżyć się do tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus. Unum corpus, unus spiritus. Szczere dążenie do tej jedności w ciele Chrystusa pochodzi od Ducha Świętego który jako jedyny może doprowadzić do pełnej realizacji ideału jedności. Duch Święty poprzez swoje działanie w Kościele prowadzi chrześcijan nie tylko do jedności, ale także do powszechnego otwarcia się na całą rodzinę ludzką. Jest też źródłem powszechnej komunii. W dziedzinie życia religijnego, z tego wspaniałego i głębokiego źródła, wypływa działalność misyjna Kościoła od czasów apostolskich aż po dzień dzisiejszy. Tradycja ojców zaświadcza, że począwszy od pierwszych stuleci Kościół prowadząc dzieło misyjne, przyjmował z uwagą i zrozumieniem owe ziarna słowa. Tkwiące w różnych kulturach i religiach niechrześcijańskich, którym ostatni sobór poświęcił osobny dokument. Wynika to stąd, że duch święty, który tchnie tam, gdzie chce, jest źródłem inspiracji dla wszystkiego, co prawdziwe, dobre i piękne. Wspaniale to ujmuje anonimowy autor z czasów papieża Damazego, lata 366-384. Wszelka prawda, przez kogokolwiek powiedziana, pochodzi od Ducha Świętego. Święty Tomasz, który lubi cedować ten piękny tekst w swoich dziełach, tak go komentuje. Wszelka prawda, przez kogokolwiek powiedziana, pochodzi od Ducha Świętego. Jako od tego, który wlewa światu naturalne i porusza do zrozumienia oraz mówienia prawdy. Z kolei duch wkracza ze swym darem łaski, dopełniającym naturę, przy poznawaniu i wypowiadaniu niektórych prawd, zwłaszcza dotyczących wiary, o których mówił apostoł. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Dzieło rozpoznania i wydobycia na światło dzienne całego bogactwa prawd i wartości obecnych w danej kulturze, jest podstawowym celem pracy misyjnej, czerpiącej w kościele pokarm z ducha prawdy, który sam będąc miłością, umożliwia doskonalsze poznanie w miłości. Duch Święty rozlewa w kościele samego siebie, jako miłość, zbawczą energię, tak aby dotarła ona do wszystkich ludzi, do całego stworzenia. Siła miłości przezwycięża ostatecznie wszystkie przeszkody, nawet jeśli, jak wiemy z doświadczenia i z historii, musi ustawicznie walczyć z grzechem i z tym wszystkim, co w ludzkiej istocie miłości się sprzeciwia, a więc z egoizmem, nienawiścią, zawiścią i destruktywną rywalizacją. Apostoł zapewnia nas jednak, że miłość buduje. Od miłości zależy budowanie zawsze nowej i zawsze tej samej jedności.